Siemanko wszystkim widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku z gry Dying Light 2. Ja jestem Waszek, a jest ze mną Lokarius. Siemano. No i lecimy dalej z fabułką. Słuchajcie, jak sprawdzaliśmy teraz, ile nam zostało tej gry na YouTubach, no to wyszło, że fabularnie około 6 godzin, także trochę odcinków jeszcze z tej gry będzie. My się w tej chwili bagujemy, kurwa, na drzewie. Ja nie wiem, znaczy, stary, ale... U nas wygląda to jakby, w sensie, na naszych powach wygląda to ok, ale jak patrzymy na siebie nawzajem, to wygląda to tragicznie. Tragicznie, no. Także no, pamiętajcie o zostawieniu lajkensa i subiczkę, jeśli wam się oczywiście odcineczek spodoba, a my lecimy dalej za Lawan, bo jak ostatnio pamiętacie, weszliśmy na wieżowiec BNC, uruchomiliśmy radio, uruchomiliśmy je dla matka się nazywa ten nocny biegacz, dla Franka uruchomiliśmy, żeby odpalał swoje radio Nowa Nadzieja. Bo stwierdziliśmy, że to w sumie jest lepszy pomysł niż udostępnienie tego radia dla SP, które by siało propagandę wszędzie, a tak to może ktoś skorzysta z jakichś fajnych porad Franka, bo jakby, no nie wiem, w domyśle teoretycznie brzmi to jako lepszy pomysł niż radio SP. A no. Dobra, no i co? No i lecimy dalej za Lawan, bo ona tam poleciała gdzieś na dół paralotnią, także lecimy! Wow. Jak się odpala? Set! Kurwa, nie działa! Nie, ty masz coś innego, ty masz przycisk na myszce, kurwa! Ty miałeś na myszce to! Ja się zbindowałem, pod przycisk pod kciukiem. Dobra, ja umieram. Biorę odrodzenie. Jak się chłop skoczył! Czekaj, gdzie ona tu jest? Początek odcinka. Dub. Tu gdzieś jest? Czekaj, 80... Chyba podejście numer 2. Co? Ej, dobra, bo ja coś dziwnego odwalam, stary. Wiesz co? No. Znaczy nie wiem, co ty robisz. Nie, 100 metrów gdzieś. No nie, gdzieś nisko jest. Właśnie nisko? Tak. Ta, ona tutaj blundowała. Gdzie ty jesteś? No tu. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś na samym dole. Nie, to tu wyżej. Choć wiesz co, tam na dole chyba będziesz miał windę do wjechania. Choć... O kurde. Dogon Lawan, zajebiście. No tak, bo teraz idziemy szukać butów, bo ona powiedziała, że buty sobie zdarła i teraz musimy jej znaleźć buty. Pierdziela. Ja nie wiem, co robię. Wiesz co? A dobra, tu jest ten. Tutaj masz windę, z samej ziemi masz windę. To nie wiem, czy to co. No nie, dobra, chuja, to nic nie daje. Zejdź sobie na samą ziemię i tam z ziemi będziesz miał windę prosto do mnie. Gdzie? Na samą ziemię? To centralnie? Tak, ale w drugą stronę leć, no że daleko poleciałeś. To był budynek, na którym byłeś. Kurwa, jak... Chłopie, gdzie ty lecisz? Nie wiem, robię sobie rundkę dookoła. Dobra, się teleportuję, jak to ma. Ej, tu jest coś. Tu widzę. No, tam też można. Ty, pojemnik z inhibitorami w pobliżu. To teraz ona chyba będzie nam dała ona da nam możliwość wejścia po ten. Po ten zrzut, bo tam jak już jest. Kalomo błe. O kurde. Kurde, miał w twarz. Zwalchali pewnie, chociaż nie wiem, czy grasz na tym. Widzisz nie, na to wejście? Jeszcze, że... Mieszkanie nie. 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. Co ona ma z tymi butami? I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Po pierwsze, czemu nie pójdziesz sama? Po drugie, czemu mówisz, że to jest nasza wina, skoro nikt cię nie prosił, żebyś za nami szła? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra, tchórzu. No Lawan coś ukrywa. Dobra, tchórzu. Dobra, no i teraz możemy tam kurde, ciągle mi się teraz miesza interakcje, kurde, zamiast F robię E. No, ja miałem tak z pół gry. Boy. Wiesz, Jezu, to jeszcze był moment, jak Wiedźmina gram. Kiedy to było, Jezus? Mówię ci, to było jeszcze zanim dinozaury wyginęły, stary, my zaczęliśmy w to grać. No, totalnie. Ludziki, ta gra się już teraz tak ciągnie, tyle czasu, że już nawet nie wiemy, kiedy był początek. Znowu to kopnąłeś. Tak, znowu to zrobiłem.
Dobra, łatwo. Jestem w środku. Niczego nie dotykaj. Znajdź nie. Generator. Te buty. Co a generator mogło cię tu tak wystraszyć? Kurwa. Dobra, to dotykamy coś? Dobra, ja wszedłem na stół. Już chuj, już dotknąłem. Kurwa, nie działa ten generator. Co się dzieje? Odpal się. Co? Dobra. Odpalone. A co my tu mamy? Co my tu mamy? O, buty. Męskie buty. Znalazłeś coś? Tak, jakieś buty. No, zrobię skany i znajduję tej rzeczy. Robiłem skan na ścianie. Milusio. I mieliśmy nic nie robić. Ej, co żeś tam kliknął? Fajnie. Ciekawe, czy działa. Nasza składanka? Znam nieco inną, Lawan. Nie. Odpal to, odpal to w tym radiu. Mieliśmy tego nie używać, nie, nie róbmy tego. Odpalmy. Nie da się, no trzeba się nie da. Czemu on włączył, czy kliknął na tym radiu, po czym wziął samą kasetę? Wziął lodówkę chyba. Wyścig. Losowe wyścigi się odpalają. Nie wiem, co tu się dzieje. A może coś na pięterku będzie? Tutaj gdzieś inhibitory jakieś są. O, coś tu jest. Inhibitor nie na chacie? To jest jakiś... O, Lawan. Kto by przypuszczał? Lawan, co on tak kurde? Znalazłeś się już? Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój, za dyktą. O, a co tu się dzieje? Zdjęcie. Dyktą? Lawan? Wyglądasz prawie na szczęśliwą. To jest Frank. Tak. Czy mi bierze razem? O co tu chodzi? W czym jest zagadka? Przytulone gniazdko. Nie Frank? Nie byłaś tu sama. Inhibitory w ogóle. Tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Niemiła jest. Strasznie dziwna ta misja. Po co ona nam kazała tu przyjść i cały czas mówi, żeby nic nie kombinować? W sensie... Właśnie ja bym nie mogła tutaj sama wejść, nie? Bo wtedy byśmy w ogóle nie kombinowali, bo nie mielibyśmy w ogóle jak. No właśnie. Więc niby nie chce nam powiedzieć, o co chodzi, ale chcemy, żeby się, nie wiem, kurwa, żebyśmy się domyślili, o co chodzi? Dziwna sprawa. Kobiety. Wolisz dziurę w rybim oku niż tę miejscówkę? Ta dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Śpitory, kurwa, przestańcie pikać. No i trzy, no i baza zania. Baza zania? Dobra, czekaj, rozejmy ten inhibitor, jak już mamy chwilę, chwilę spokoju. Dobra, biorę wytrzymałość. A to jak biorę wytrzymałość? 440. O, umieram, pomocy. Nie żyję. Za każdym razem tak robię chyba. Tak. Jak się przemienia on. Robię tak od 2 miesięcy. To jest jakiś łuk. Fajnie, łuk 17 damage, no to jest dopiero zajebisty. No na tym te swoje cele wykańcza stary, tym łukiem 17 damage. No 17 damage. No tak, no prosto. Alkohol. Znaczy butelka. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuny. Butelki nie, raczej to co w nich jest. O, mam pudełko pod łóżkiem. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Lawan, znalazłem twoje buty. Ale buciory. A teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką. Odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co? Nie winię tego gościa, że ją lubił. Kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja wcale... Lawan, czekaj! Co? Hakon! Patrz, co się dzieje. Ty gnoju. Hakon, ty...
Bojku. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Czyli to Lawan była z Hakonem? No chciała, żebyśmy się tego dowiedzieli. A teraz przed chwilą, a czy przed chwilą, fajnie. Milion lat temu chciała go, znaczy jeszcze w tym playthrough chciała go ukatrupić, nie? Pamiętasz? Tak, tak, tak. No ale właśnie, może to ma związek z tym, że się rozstali, może... Może nie wiem. Pewnie dlatego. Może ją zostawił i sobie obrała na cel jego. W sumie to trochę toksyczna relacja. Nie, pewnie jeszcze gorzej coś zrobił. Mam nadzieję, bo jak nie, no to... Toxic strasznie, no zostawi ją, a ty ją jego zabija, no ludzie. Tak, kurwa. Zostawiłeś mnie dla innej, masz kurwa strzał w serce. Panujmy się. Emocje trzeba ogarnąć. Ślizg po kałuży rzeźbalną. Ziona jest. Ej, halo. Gdzie jest Lawan? Lawan, jesteś tam? Książę się zbagowała znowu. Nie chciałem cię urazić. Ziona jest. Spotkajmy się na moim dachu. I gdzie tutaj? No nie tutaj? Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać. Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz. A, dobra, tam. W moim dachu, co jest? Kurwa, moje pole. Kurwa, gdzie jest jej dach? Tam jest, ale czekaj, jak tam dobrze polecieć? To jest ten czerwony budynek? A nie, to jest ten budynek za tym czerwonym budynkiem. W ogóle gdzieś w dupie. Polska. Dobra, lecimy. Au. Downtown. Zamborgini wedding uptown. Kuda. Ładnie tu w ogóle. No ładnie jest ten central loop. A, do góry, załapie się. Dlaczego? Nie, nie, dobra, chyba lecimy. Z tego budynku mi się wydaje. Dlaczego się nie dołapałem, to muszę tu zlecieć. No, no. Znowu to się... O, dobra, jest. Nie wiem. Dziwnie to zadziałało. To jest gdzieś na dachu? Gdzie ty jesteś? Tak, tak, tak. To jest na dachu, no. Tylko gdzie ty w tej chwili jesteś? Nie wiem. Czemu ty dalej lecisz, gościu? Musisz wysłać uwagę, gdzie masz ten znacznik. Ja wiem, że on jest tam, ale... Jakby to rzec, trochę nie wiem, jak tam wejść. Windą zwykłą? Tam są windy? No, na dole gdzieś tam chyba winda jest, ale ja nie wiem, jak tam się dokładnie. A, bo tam trzeba... O Jezu, widzę cię. Gdzie co? Jakaś paruwa tam stoi. Dobra, chodź tutaj za mną. Wejdziemy tam od dołu. Myślałem, że to zombies. Skąd ty wiedziałeś, że to tu jest? Magic. What was it be? Gdzie jesteś? Lawan. Gdzie ona, kurwa? Zaczekaj na lała, co? O, super, usiądź sobie na pufie. Chillerka. Ja w sumie taka zajebista taka pufa. Pufa. Pufa to jest bez oparcia. No to jest pufa z oparciem. Where problem? To już jest co innego. No to co? Hotel, sofa. No nie, pufa z oparciem. Może są dwie pufy, jedna z... Co my robiliśmy? Spaliśmy, kurde? No proste. Ma buciki, no, a no. Twoje buty. Lepiej weź też to. Spali to pewnie. Tłumacz się. Nie miałem pojęcia, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chcę go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś... No nie wiem właśnie. Nie jest logiczne. Nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście? Naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Cokolwiek między nami zaszło, to był wielki błąd.
Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy, mogłeś to uszanować. No fajnie, to było dosłownie... Zapomnij, że tam pod byliśmy. Butami. Znaczy, to taka była kolejność, że on zdradził chyba Franka i do tego. Nie w spokoju. Znaczy, może się jeszcze dowiemy, jaka była konkretna ta kolejność. Bądź empatyczny. Nie no, leźmy empatią. Empatia jest zawsze dobrym uczuciem do budowania relacji. Lawan, co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to nie biadolenie. Dobra, możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. Nie wiem, czy to była opcja, którą... Patrz, dowiedzieliśmy się coś z tej opcji, czy nie? Aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups. Ale warto było spróbować. Znasz jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy rybie oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. Gwiazdy widać jak na dłoni i zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. Frank zawsze tak mówił. Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Jest mi nowy. Chyba teraz ma to miejsce. To raczej działa w drugą stronę. No i bang, bang, i czad. Czadem. Ale to wszystkie te trzy są takie dość... Właśnie, czemu nie ma, opcji? No właśnie nie ma czwartej opcji, po prostu tak, no nie? No właśnie. Tylko jest albo nigdy, czyli tak, no nie no, to bez sensu. To raczej działa w drugą stronę, to brzmi jak taki totalny jakiś, tak jak mówisz, giga czad. No a chyba teraz to ma miejsce, to w ogóle już od razu mówimy, wiesz, że teraz cię łamie i chuj. Właśnie, ale czemu w ogóle miałaby być ta opcja, że teraz ma to miejsce? W sensie, co ona takiego zrobiła, że... Znaczy... Bo rozumiem, że Aiden jakby z nią chciał wejść w jakąś relację, ale co spowodowało to, że on ma złamane serce w tej chwili? What the fuck? No bo ja bym wziął nigdy po prostu. Byłbym takim przechujem. Nigdy? No? No, albo jakieś zrobimy z siebie dziwną pizdeczkę, albo zrobimy z siebie giga czada, albo zrobimy z siebie giga kozaka. Nie bardzo. A w życiu pielgrzyma nie ma miejsca na związki. No tak. Więc twoim gwiazdozbiorem jest Pegas. Samotnik. Jeden typ, Bellerophont, myślał, że może polecieć na Pegazie na sam Olimp. Ale tuż przed szczytem Pegas strącił go z grzbietu i poleciał tam bez niego. Duma nie pozwalała mu, by ktokolwiek go ujeżdżał. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? Nawet tak. Że zostaw mnie w spokoju. Właśnie nie wiem, czy pytanie o tego Hakona to będzie w tej chwili najlepszy pomysł. O wiersz? Jaki wiersz? O coś mówiło o jakimś... Nie, ale ten wiersz, który był na odwrocie. Ten wiersz, który był na odwrocie tego zdjęcia. Jakiejś poezji gadała coś też. No mówię, to był ten wiersz na odwrocie tego zdjęcia, więc to też nie wiem, czy to będzie to... Nie, wiesz co, nie gadajmy, jakoś tak... Czasem trzeba po prostu w grach nie dowiadywać się wszystkiego, bo wiesz, wszystkie... Tyle jest opcji, więc musimy wykorzystać jak najwięcej. Właśnie jak gra nam daje też takie opcje, że nie, no to dlaczego nie? No. Raczej tak, wiesz... Tym bardziej, że ona chyba raczej bardzo nie chce na ten temat rozmawiać, więc w sumie... No, chodźmy spać. Lepiej chodźmy spać. Aiden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka.
Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze. Jebany tchórz. Okej, czyli to przez niego ta misja się nie udała w takim razie. Tylko czekaj, a... Nie wydaje mi się tchórzem. Nie wiem, on tak trochę... Trochę mi się wydawał taki... Znaczy mi się wydawał takim cwaniakiem dosyć, no, dosyć mocnym. No. Ale czy tchórzem? Znaczy tak czy siak, lewa opcja jest taka jakby logiczna, nie? Tak, tak. Zabicie go to nie cofnie czasu. No tak kliknijmy, no. Czasu już nie cofniesz. Fakt. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. Fajnie, czy my... No. Czekaj. Dobrej nocy, Aiden. Czy my właśnie pogadaliśmy o Hakonie? W sensie, kurczę. Tak. Miało nie być zapytaj o Hakona, tymczasem mówimy o Hakonie. No ale wiesz, to ona sama odpaliła jakby ten dialog, to nie my go zainicjowaliśmy, nie? O, widziałeś to? Nastał nowy dzień w zupełnie nowym świecie. Nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Villador. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś był. Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze, ludziska. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Aiden, jesteś tam? Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Matt miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam... przejebane. Uspokój się. Przyjdź do rybiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Aiden. Będzie miał gorzałe, czy nie? Niedługo będę. No, wydaje się, jakby był trzeźwy. Sober, czekaj. Ukończono zadanie but. Dobra, to w takim razie where now? Rybie łoko. No dobra. Gdzie to rybie oko jest? Gdzieś tam. No to lećmy w takim razie. Zobaczmy, co będzie miał nam do powiedzenia. W ogóle ja zacząłem już od jakiegoś czasu korzystać z tych apteczek wojskowych i one mi się nie zużywają. Znaczy, zużywają mi się, ale ja ciągle jakieś nowe znajduję. Tak, no właśnie, a ja nawet nie, wiesz, nie używałem. Raz użyłem ostatnio. A, no. Ale mam ich od groma stare. No, bo to już jest taki etap, gdzie te bandaże to jest bez sensu już używanie ich. No. Lawan, tu Aiden. Zgłoś się. Lawan? No, Lawan, odezwij się. Jesteś tam? O, świetnie. Naprawiam nadajnik, a ty zaczynasz milczeć. I cyk. Dobra. Ja już jestem na miejscu. Okay, a ja gdzie jestem? 40 metrów ode mnie. Właśnie wiem, ale jakoś tak... Dobra. Tu masz windę obok na tym. To jest to? Tak. Nie, czekaj, to nie to. Chyba jest tutaj? Nie, gdzie... skrzydła? To jest wejście? A tu jest wejście. Przez te głośniki czuję się, jakbym mieszkała w koszarach. No i baza. No i Frank zbazowany. Tu Frank z Radia Wolne Villador. Wasz sąsiad, wasze miasto. Znów i na zawsze. Bez odbioru. Pogadajmy, Frank. Gorzałka jest. Tam, nie wiem, czy to jest wino? Słuchaj, źle zaczęliśmy naszą znajomość. Chciałbym naprawić ten błąd,
Napij się. A? Dla mnie. Frank, naprawdę nie mam na to czasu. Muszę w jakiś sposób znaleźć moją... Posłuchaj. Quartz musi się dostać do placówki DR. Łapiesz? Dlatego musimy znaleźć tego pielgrzyma. Proponuję zajebiście dużo kryształów za to, co ma ten gnojek i mnóstwo dopalaczy. Jak? Zainteresowany? Czy to... Renegaci, ta. Jak ci się udało? Wieżowiec Więcji był kiedyś kontrolowany przez wojsko. Nie służył im tylko do nadawania. Dzięki tobie możemy teraz słyszeć wroga. Zdaje się, że Walt szuka tej samej bazy danych, co ty. Ale obserwatorium tonie w chemikaliach. Nie mam pojęcia, jak działa to gówno GRE, ale Walt chyba coś o tym wie. Może obserwatorium to nie jedyne miejsce z dostępem do bazy danych. Ta rozmowa to wszystko, co masz? Na razie. Ale jeśli podejdziemy bliżej i włamiemy się na ich częstotliwość, możemy lepiej poznać plany Walca. Jak? Transmisję, którą usłyszałeś, przechwycono w pobliżu starej wojskowej anteny w Wharf, na południe od Marsh and Lane. Jeśli aktywujemy tę antenę, wzmocnimy sygnał i będziemy słyszeli każde ich słowo. Każde zająknięcie. Będziesz dokładnie wiedział, co knuje Waltz. Okej, czyli w takim razie kolejną antenę musimy aktywować. Okej. Szybciej byłoby go po prostu znaleźć. Niecierpliwisz się. Rozumiem. Wiem, jak to jest zmarnować za dużo czasu. Musisz jednak stąpać ostrożnie. Pamiętaj, mówiłeś, że Waltz włączył ponownie prąd. A później renegaci najechali Central Loop. Coś się święci. Lepiej będzie zebrać jak najwięcej informacji, zanim stawisz mu czoła. No, tym bardziej, że nie wiem, czy łatwiejszym sposobem byłoby znalezienie Wolca, skoro zbytnio nawet nie wiemy, gdzie go szukać. No właśnie. Opowiedz mi więcej o tych antenach. Wojsko zamontowało je na najwyższych budynkach, żeby objąć całe miasto. Bardzo trudno się do nich dostać, ale nam potrzebna jest ta najbliżej miejsca, gdzie siedzą renegaci. Przy silniejszym sygnale będziemy słyszeli każde ich słowo. Plus jest taki, że ta antena jest najbliżej kantyny. Bez większych problemów ją namierzysz. Okej. Czyli myślisz, że to Walt posłał renegatów do Central Loop? Do tej pory pułkownik trzymał ich na krótkiej smyczy w swojej twierdzy. Ale dzikusy, których ostatnio obserwujemy... Kurwa... Coś musiało się zmienić. Jeden ze speków powiedział mi, że Walt szuka czegoś o nazwie... X-13. Nic mi to nie mówi. Coś jeszcze, zanim ruszę? W zasadzie tak. Spójrz na ten plakat, Hayden. Nocni biegacze wierzyli w te słowa. Żyli nimi. Myślałem, że jesteśmy rozdarci jak ta kartka papieru, ale to credo nadal coś znaczy. A jeśli zwiększysz zasięg, będę mógł się skontaktować z niedobitkami nocnych biegaczy. Jacyś muszą jeszcze żyć. Już rozumiem. To sporo dla ciebie znaczy, prawda? Nie tylko dla mnie. Dla wszystkich tutaj. Ale kogoś tu brakuje. Wiesz, dlaczego przez cały ten czas nie wyrzuciłem tego plakatu? Przez Lawan. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, miała 8, może 9 lat. Była ledwie żywa. Wyglądała, jakby nie jadła od roku. I próbowała pomóc jakimś dzieciakom odzyskać kryształ od złodzieja. Koleś groził im nożem. Był 2 razy większy od niej, silniejszy, a ona dopadła do niego. Tak mocno ugryzła go w rękę, że jego krzyk musieli słyszeć aż w Old Villador. O wszystkim dała kryształ jednemu z chłopców i poszła sobie. Nie miała z tego żadnej korzyści. Nie musiała ryzykować. Spojrzałem na nią i pomyślałem, że tylko tyle nam zostało. Jako ludzie możemy ze sobą walczyć. Każdy w imię swoich interesów. Albo niezależnie od okoliczności. Możemy walczyć za innych. Wtedy spisałem te słowa. To dzięki tej dziewczynce nocni biegacze stali się tymi, kim byli przez lata.
I jeśli mamy się odrodzić, nie możemy zrobić tego bez niej. Dlaczego nie bez niej? Widzisz, ona jest twarda. Może za twarda. Szkoliłem ją, opatrywałem jej rany, ale tej największej nie uleczyłem. Zemsty. Zbudowała wokół siebie bardzo gruby mur i wciąż nie wyzbyła się gniewu. Jak tego nie zrobi, to ją zniszczy. Wiem, jak to brzmi. Przyganiał kocioł garnkowi, nie? Nie mogę nikogo oceniać, Frank. Dzięki. Lawan ma pierdolca na punkcie tej swojej listy. Musi o tym zapomnieć. Inaczej przez to zginie. Miejmy nadzieję, że poradzi sobie lepiej niż ja. Jakie są jej demony? Potężne pytanie. Jakie są jej demony? Jest ich zbyt wiele, ale na szczycie jest sam szatan. Czyli Hakon. Znasz go? Tak, spotkaliśmy się. Wszystko przez tę misję wieżowców Jensi. Hakon był przeciwny od samego początku. Przekabacił Kiliana. Mówił, że to samobójstwo, ale ja znam prawdę. Skurwiel stchórzył, to jasne jak słońce. Do tamtej pory miałem go nie tyle za nocnego biegacza, co za kandydata na przywódcę. Ale on miał nas gdzieś. Podarł nasze kredo, zanim uciekł, a tym samym podzielił nocnych biegaczy. Jebany tchórz. Nawet dopiętnie dorastał Lawan. Dobra, zaczynam się nakręcać, a musimy się skupić. Ciekawych rzeczy się dowiadujemy. Hakon zabił Lukasa. To wymagało odwagi. Jeśli to naprawdę był on, to znaczy, że za wszystkim stał Waltz. A sam Hakon jest teraz jego przydupasem. Prawda. Wykastrowane kundle są jeszcze bardziej posłuszne. Dokładnie. No dobra, no. Okej, czyli w takim razie Hakon był tutaj kimś więcej jednak w tej całej ekipie. Tylko, że dobra. W kluczowym momencie się zeszło. Działaj. W razie czego dzwoń. Przypominasz mi Lawan, zanim dostała obsesji na punkcie tej swojej listy. Będę nasłuchiwał dla ciebie renegatów. Dowiem się, co knuje Waltz. Słowo. No dobra. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdybyśmy poszli z Juanem, nie? I Matem. Wow. Myślę, że to mogłoby pójść w taki sam sposób, nie? Tylko, że po prostu tych informacji nie przekazywałby nam Frank, tylko byśmy gadali w tej chwili z Juanem, nie? A, pewnie to. Myślę, że to w ten sposób to będzie, że to by działało. Dobra, mamy jeszcze czas na ten, na tą antenę wojskową, żeby zrobić? No wiesz co, a to... Nie wiem, ile nam to zajmie, cholera. No tam pewnie po prostu wspięcie się, nie? Tą antenę wojskową. No chodź, jeszcze wbijemy na nią. No to wbijemy, żeby było trochę więcej kontentu w tym odcineczku, bo póki co na razie trochę przegadane. A, no właśnie. Ja ta antena, o kurwa, dobra, bo widzę tą antenę. Chłopek stoi na tym. Gdzie to jest? Na tym wieżowcu. The Trauma Boy. No dobra, no to lecimy w takim razie. Jest pierwszy raz zobaczyłem zombiaka chyba w tej rozgrywce. Czy no w sensie dzisiaj w tym odcinku. Fajne. Przez 50 godzin po raz pierwszy zobaczyłem zombiaka. Frank, mam spory kawałek na górę. Ha! GR celowo zamontowało je tak wysoko, żeby bandziory ich nie przejęły. Ale dla kogoś takiego jak ty, to przecież pestka. Tak, oczywiście. Pestunia, kumplowa. Wcale się nie zabijemy trzy razy, wchodząc tam. Gdzie jesteś? A, w ogóle... Czemu ja stary, spadłem? Co jest? My już na to zaczęliśmy wchodzić. Pamiętam, chyba na streamie to zaczęliśmy robić, tylko że nie daliśmy rady przejść dalej, bo właśnie tutaj jest wymagany hack. Aha, okej. Okay. Wydaje mi się, że to właśnie zaczęliśmy to już robić. Where are you, boy? Nie wierzę. Jak kula, kurwa, eksplodowała. Ej, no nie. Weź na ten budynek, to po prawej wejdź, tutaj. Jakby mnie goni, goni mnie. Ten budynek tu. Czekaj.
Może tak zrobię, patrz. Kurde, nie tym. Gówno dało. Nie, tam nie wskoczę. No dawaj, tutaj masz podejście z tej strony. Z której? Gdzie ty mi, co ty mi pokazujesz? No, z tej strony masz podejście. Możesz wejść już na tą platformę, którą tutaj masz, na górę. O, pomocę! Kurwa, bo zombiaki tu przyłażą, no kościu. No ja byłem już na górze, to nie dosiągnąłem. No i co, i to? Nie, tu jest jakiś problem, żeby wejść. Ale chyba na to można wejść. Tak, może się wspinać na to. Fajnie. Koło tego przychodziłem miliony razy. Dawaj, dawaj. Rumianeczek i miodzik. Nie, żeby w ogóle było tak kolej potrzebne już w tej chwili, ale... A no. Whisky to w ogóle useless. No. Ja pierdolę, miałem granat wybrany zamiast... Sus. Rzuciłeś sobie granatkiem? No, w powietrzu rzuciłem granatem zamiast użyć haku. Haku. Co tu się dzieje? Czekaj, ja dobrze idę? Gdzie tu się łapie za to? Kurde. No dobra, dotrzymam boję. Tempo. Nie wierzę, zleciałem, ja. Czekaj, nie do końca. No jak on się nie złapał wcześniej? Teraz tutaj. Nie, tu. Dobra, tylko trzeba skoczyć. Trzeba przeskoczyć na ten drugi. Dobra, łatwo biegniemy. Jezus. Tak się boję. Ej, tu coś. Już to? Nie. Okej. Okay. O kurde. Ale action. Jezuniu. No potężny action. Ty, fajne to było. No ten hak fajnie umożliwia teraz poruszanie się jeszcze bardziej. No te śmieci wszystkie też nie wiadomo po co już zbierano. Tak. Skrzyneczka. Pewnie nic ciekawego w niej nie będzie, ale otworzyć można. Część elektroniczna. Maska paintballowa. Nice. XD. No, to mutujemy się chyba tutaj. To będzie kolejne wyzwanie parkurowe, obstawiam po prostu wejście na tę wieżę, bo to znowuż będzie latanie, tak jak taka poprzednio. O matko, są zombiaki. Dobra, walka. Nie było pomocy pierwszej walki. To no, ja przez chwilę walczyłem, ale... Nie było to długie. I lol, to wyglądało... Aha, dobra, bo ja... Po prostu skoczyłem... Mu na mordę. Jezus Maria, ale to jest mięsiste to takie. Jezus, jak ja poleciałem pod sam sufit, kurwa. Czemu ja tak bardzo lecę do góry, jak ja robię ten kop w sprincie? What the fuck? Kop w sprincie? O, wow, ty, co mi się stało? Ty, gra mi się przez chwilę jakoś dziwnie zachowała.
Wiśniewski już. Co ty robisz, stary? Klęczysz w powietrzu. Kurwa, masasz jakąś materię na tą skrzynką. No i patrz, jakbyś grał samemu, byś tego nigdy nie zobaczył, nie? Tak, no to jest widok, który musiałem zobaczyć, chyba grając w tą grę. No. Bym spać bez tego. Ja pierw, miałem wybrane jakieś gówno. No dlaczego to mi się zmieniło? Dobra, odrodzenie. Tepnę do ciebie. Ta, tepa się po prostu. Tylko może nie kończę w tej chwili. A teraz się możesz tepać. Gdzie ja się zrespię w ogóle? Swoją drogą. Ej, 16 metrów ode mnie. Chyba gdzieś na dole jesteś. I tak się do ciebie tepnę. Jak to się robi? Tak się teleportni. Zapomniałem, jak to się robi. Dobra, już wiem. No mapę otwierasz i przytrzymujesz lewej przytrzymujeszki chyba do prawej. F. Albo F. Dobra, prawie jesteśmy na górze. Damy radę, widzowie. Trzymajcie kciuki za nas. Skok, skok, trzymanie, skok, wejście na górę. A tutaj jeszcze. Jezu, jak to jest. Jaka to jest powalona akcja do robienia. Czemu on mi nie wybiera? Czego on mi się złapał? Co za gówno? Dobra, znów się tepa. Gdzieś niżej jestem, nie chcę się. Ej, nie mogę. A teraz możesz? Tak. Ej, nie, ale złapał mi się tym hakiem nie tego, co trzeba. Oj. Dobra, dawaj. To już końcóweczka. Czekaj, dobrą wybrane, bo ja już... No. Ja, trzeba uważać, czego się on tym hakiem łapie. Żeby nie było przy piksu. No. Dobra, nareszcie, wieża radiowa. Królówka nocnego biegacza. No dobra, to co my mamy? Aha, jeszcze wyżej. Czekaj, no bo musimy się jeszcze dostać na ten, na tą wieżę. Żeby ją aktywować. I poczekaj, dobra, tutaj chyba trzeba jakoś zacząć od tego. Się rusza? Co tak, jest? Właśnie to się rusza, no. Trzeba to dobrze wytimingować. Musimy tutaj na górę wejść, musimy poczekać, aż to przejedzie. Chyba, że mamy dużo wytrzymałości. A, no. I co teraz? Trzeba przejść na drugą stronę. A. Dobra. Checkpoint mamy. A teraz chyba tam musimy przelecieć. O, tutaj będzie ciekawa wspinaczka. O, jak mi się złapał od razu. I co, i że tu? Musisz wskoczyć z tego dolnego, musisz wskoczyć na to górne. Super sprawa, zleciałem. Ła, tu mnie przesuwa. Ty czemu to wchodzi w teksturę? Halo, zbugowana gra. Kurde, no wtedy mi się tego nie złapał. Jest Zuniu, co tu się dzieje? Wpuszczałem checkpoint. No ta, checkpoint, bo są te... Drabiny. Są drabiny, no. No to jest kolejny jakiś action do odwalenia. No i gitarę, ale łatwo. Aż tak łatwo. Co jest, Aiden? Jezu, nie odwalaj teraz. Podciągaj się. Dobra, uruchamiaj maszynę. Turu, turu, turu. Dobra. Idź do mapy. Zostaw odpowiednią częstotliwość.
A, tutaj, dobra. Panie, odpowiedź, przez częstotliwość to jest po prostu switch, kurde, w górę. Uruchomiłem antenę. Dobra, posłuchajmy, o czym gadają te gnoje. Bierzcie chłopaków i idźcie na wódz, wolcie statyczną, musimy się z nim spotkać. Ruszają, Aiden. Mówią, że chcą spotkać się z Wolcem. Idą na wschód. Kolejna antena jest na dachu apartamentowca. Przy skrzyżowaniu St. Paul Boulevard i Pitt Street, zaraz przy wejściu do głównego kanału. Uruchom ją, a niczym nas nie zaskoczą. Jasne. Aha, czyli jeszcze jedna antena będzie do uruchomienia. No dobra. No dobrze, w kolejnym odcineczku to zrobimy. W następnym odcinku będziemy uruchamiać kolejne antenki. Znaczy fajnie się tu wchodzi w sumie. To... Percure jest fajnie zrobione w tej gierce, to wiadomo, to się tym szczyci, nie? Ale tak, będziemy kończyć, słuchajcie, no ten odcinek był potężny, żeśmy sobie gadali z Lawan i szukaliśmy jej butów. Dowiedzieliśmy się w sumie dużo o Hakonie, w sumie o Franku też, tak no. Przynajmniej wiemy, że już nie chleje tak jak chlał. I ma teraz nowe, jakby to powiedzieć, zajęcie, co jest fajne. I co? I będziemy kończyć, kurde. Nie będę za dużo gadał, bo już jest dość sporo minut, także po prostu do zobaczenia w kolejnych odcineczkach na zabijaniu zombiaczków i wchodzeniu na jakieś horrendalne, udało się. Dobra, no, to siemano. Na razie, trzymajcie się, cześć.